Mimi! Pierwsze, to jest wrażliwa dziewczyna. Dobrze się uczy. No, przeciętnie, ale... Policja. No, szpitale oczywiście też sprawdzają. Panie dyrektorze, ja nie wiem, co się mogło stać. Ja nigdy nie miałam takiej sytuacji. Słuchajcie, sprawa jest poważna. Rodzice Mimi zgłosili dzisiaj rano, że Mimi uciekła z domu. Ostatni raz widzieli ją wczoraj rano. Czy ktoś wie, gdzie ona może w tym momencie być? Słuchajcie, chodzi o Mimi. Czy naprawdę nikt nie wie, gdzie ona teraz jest? Wiemy, że Mimi była dręczona i że to miało związek z internetem. Na pewno chodzi o tego bloga, o to, że wszyscy myśleli, że to Mimi go pisze, no i zaczęli ją wyśmiewać. No bo pisała, przecież sama się do tego przyznała. Myślisz, żeby się tak po prostu przyznała, gdyby rzeczywiście napisała te wszystkie rzeczy? Jeśli nie ona, to kto? Może ty. Tylko ty masz dostęp do forum. A może ty? Proszę o spokój. Musimy wszystko dokładnie, natychmiast ustalić. Chciałbym z niektórymi z was porozmawiać u siebie w gabinecie. Słuchajcie, ja muszę wykonać jeszcze telefon do rodziców Mimi. Wy tutaj poczekajcie, za chwilę poproszę was na rozmowę. Naprawdę uważasz, że to zabawne? Opowiedz mi, co ostatnio działo się w szkole. Opowiedz mi o tym blogu. No, po prostu, no. Ktoś pisał bloga, na którym wyśmiewał wszystkich z klasy. No słabe to było. Mhm. Wiesz, kto prowadził tego bloga? Nie wiem. Na początku wydawało mi się, że to Kosiu, no bo on ma dostęp do forum i nie usyłał tych wszystkich linków do bloga. No albo w każdym razie za późno, jak już wszyscy zdążyli je zobaczyć. No, ale no, potem okazało się, że Mimi to wszystko pisała. Jak to okazało się? No, sama się do tego przyznała. A co działo się w klasie po tym, jak Mimi rzekomo przyznała się do prowadzenia bloga? Niektórzy po prostu przestali z nią gadać. To wszystko. No, czasami ktoś sobie z niej zażartował. Najwięcej komentarzy było w internecie. Wiadomo, w internecie można wszystko. Nawet ci, co nie dokuczali jej tak wprost w szkole, to w necie już robili, co chcieli. No wiadomo, no po co zadawać się z kimś, kto robi takie rzeczy? No jasne. Wszystko? Nawet jeżeli to rzeczywiście nie ona, no to pewnie już i tak nie dowiemy się, kto to robił. Tak myślisz? Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę wiadomo. Dobrze znasz Mimi? No tak, znamy się jeszcze z przedszkola. Powiedz mi, co się działo ostatnio w szkole? Opowiedz mi o tym blogu. No, szczerze mówiąc, to ja za bardzo nie wiem. Nie interesowałam się tym aż tak. Naprawdę nie czytałaś tego bloga? No wiadomo, czytałam kilka razy. O mnie też tam było napisane, była nawet jakaś głupia fotka z Facebooka i pod tym wierszyk. Ale w sumie to nic takiego. Ale reszta uczniów bardzo się tym interesowała. No wiadomo, ten blog był bardzo popularny. Wszyscy o tym rozmawiali, osoby nawet z innych klas. Każdy zastanowił się, kto jest autorem tego bloga. No aż w końcu zaczęła się ta sprawa z Mimi i blog się skończył. Jak to się skończył? No zniknął. Uważasz, że Mimi mogła być autorką tego bloga? Nie, na pewno nie. Ona nie jest taka. A dlaczego tak uważasz? Dobrze ją znam. Co się działo w szkole po tym, jak pojawił się na blogu wpis o tym, że Mimi jest jego autorką? Było beznadziejnie. Próbowałam jej jakąś pomoc, bo ludzie na necie namawiali się na nią po szkole. Na przerwach cały czas ktoś się do niej przyczepiał.
Wiem, że chciała pójść z tym do wychowawczyni, ale chyba tego nie zrobiła. A jak próbowałaś jej pomóc? No, rozmawiałyśmy o tym. Powiedz jeszcze, jeśli nie Mimi, to kto twoim zdaniem mógłby być autorem tego bloga? Nie wiem. Dziękuję. Możesz wracać do klasy. No i jak było? No spoko, pyta cię o bloga i Mimi. A gdzie jest Nika? No słuchaj, nie wiem. Powiedziała, że gdzieś idzie, ale nie wiem, gdzie konkretnie. No dobra, to trzymaj się. Jesteś administratorem forum klasowego, tak? Tak. Czy forum miało coś wspólnego z tym blogiem? No miało. Historia z tym blogiem zaczęła się od tego, że ktoś rzucił linka do bloga na nasze forum klasowe. Powiedz mi o tym blogu. Dlaczego wszyscy się nim tak nagle zainteresowali? No tam się pojawiały różne rzeczy. Wpisy, komentarze, jakieś zdjęcia przerobione nasze z Face'a. Nie było nigdy wiadomo, kto będzie następny i wszyscy to komentowali, lajkowali. Dlaczego wszyscy nagle tak po prostu uwierzyli, że to ona jest autorką bloga? W pewnym momencie pojawił się wpis, w którym się niby przyznała, to uwierzyli. Tam było napisane, że fajnie było nas wyśmiewać, no i podpisane było Mimi. No i co dalej? Niektórzy nawet w to uwierzyli, szczególnie, że przestały się pojawiać nowe wpisy. Podłapali to też ludzie z innych klas, no i w to poszli. Jak to wyglądało? No, wyżywali się na niej w szkole i w necie. Wyżywali się? To znaczy? Czasami zabierali jakieś rzeczy. Czasami się z niej śmiali. To się tak rozwinęło, dlatego że wcześniej wszyscy chcieli wiedzieć, kto jest autorem bloga. No i jak pojawił się ten wpis, no to w to poszli. Na przykład kto? No, to były różne osoby. Nawet te, które się z nią przyjaźniły. No, tak naprawdę prawie wszyscy. Wszyscy. A ktoś po prostu starał się jej pomóc? Wiesz, gdzie może być teraz Mimi? Nie wiem, proszę pana. Gdybym tylko coś wiedziała. Mimi to jedna z moich najlepszych koleżanek. Opowiedz mi o tym blogu. Mimi podobno go prowadziła, ale w liście do rodziców nie przyznała się do tego. Moim zdaniem to nie Mimi, bo jej też się dostawało na blogu. Ty dokuczałaś Mimi? Nie. Polubiłam i skomentowałam kilka wpisów na jej temat. A wiesz, że te komentarze najbardziej zabolały Mimi? Napisała o tym w liście do rodziców, zanim uciekła. A rodzice przekazali mi ten list. Posłuchaj. Wszyscy są przeciwko mnie. Nie będę już więcej chodzić do szkoły. Myślą, że wyśmiewałam ich w internecie na blogu, ale to nie ja. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła. Są dla mnie okropni, nawet ci, których uważałam za swoich najlepszych przyjaciół. Powiedz mi, czy ktoś próbował jej pomóc? Czy ty próbowałaś jej pomóc? Mimi?
Przychodziliśmy tutaj nawet jak jeszcze tu nie mieszkałaś. Chyba wszyscy znają to miejsce. Mimi też często tu przychodziła. Mimi zabrała mnie tutaj rok temu. To ona pokazała mi to miejsce. Szczerze mówiąc, to myślałem, że ją tu znajdę, ale w sumie to bez sensu. No po co miałaby tu przychodzić? Czemu nie? Może chciała się tutaj schować na trochę. A o co cię pytał dyrektor? Pytał, czy ktoś próbował jej pomóc. A o bloga nie pytał? Pytał. No i? No i nic nie powiedziałam, bo bez kitu nic nie wiem. Na pewno Mimi tego nie pisała. Też tak być. Nie zdawałam sobie z tego sprawy. Z czego? Że ona tak zareaguje. Myślałam, że... No. Myślę, co byśmy mogli teraz zrobić. Nie wiem, ale... Jak Mimi wróci do szkoły i ktoś spróbuje ją ruszyć, to będzie miał ze mną do czynienia. Wyprostujemy tę sytuację. Muszę iść. Do zobaczenia jutro w szkole. Na razie. Mała, możemy cię na chwilę prosić? Chcemy z dyrektorem z tobą porozmawiać. Policja, szukając informacji o tym, co się może dziać z Mimi, ustaliła numer IP autora bloga. I okazało się, że to jesteś ty. Logowałaś się na swojego bloga ze swojego domowego komputera, a także czasem z komórki. Powiedz mi jeszcze raz dokładnie, co się działo. Tylko chcę teraz usłyszeć całą prawdę. No bo kilka tygodni temu, po wycieczce szkolnej, taki chłopak wstawił moje zdjęcie, na którym strasznie głupio wyszłam i różne osoby chamsko tam skomentowały. Wkurzyło mnie to, więc postanowiłam, że też im tak zrobię. No i? No, potem okazało się, że ten blog stał się bardzo popularny. Wszyscy go linkowali, komentowali, rozmawiali tam w szkole. Bo wszyscy się tak tym interesowali i w sumie spodobało mi się to, że mogę mieć na wszystkich wpływ. Mogą kontrolować wszystko, o czym każdy rozmawiał. I nikt cię nie podejrzewał? Nie no, chociaż każdy zastanawiał się, kto jest autorem tego bloga. Pojawiły się nawet komentarze, typu, że jeżeli na przykład ktoś dowie się, kto jest autorem tego bloga, to ta osoba tą drugą pobije, no i wtedy postanowiłam z tym skończyć. No dobrze, ale... Ja jednego nie mogę zrozumieć, dlaczego napisałaś, że to Mimi jest autorką bloga. No, ale to naprawdę nie ja. Pisałam ten blog, ale wpis nie był mój. To jak to się stało? Tego dnia, kiedy pojawił się wpis, ktoś mi ukradł telefon z torby, na którym akurat byłam zalogowana na blogu. Kiedy wróciłam do domu, włączyłam komputer, zobaczyłam, co się stało. Od razu oczywiście usunęłam ten post, no ale już było za późno, każdy go widział. To znaczy, rodzice małej rzeczywiście zgłosili sprawę skradzionego telefonu. Ja na drugi dzień rozmawiałam z uczniami, ale nikt nic nie wiedział. Pewnie jeszcze nie wiesz, ale Mimi się znalazła i jest już w domu. Słyszałeś, że nasza blogerka wróciła do domu? Ty, to nie jest takie śmieszne, nie zła się z tego afera zrobiła. Ej, dobra, nasz jest do dyrektora! Teraz mój ojciec tam jest! Oglądaliśmy zapis monitoringu szkolnego i wiemy, że to ty... Ukradłeś tydzień temu swojej koleżance z klasy telefon komórkowy. Ponadto podejrzewamy, że to właśnie ty na tym nieszczęsnym blogu zamieściłeś informacje, podając się za Mimi. Masz coś na ten temat do powiedzenia? Tomek, czy to prawda?
Co to ma znaczyć? No, ten telefon to tak tylko dla zabawy, no. Miałem go zaraz oddać. No, ale jak zobaczyłem w nim tego bloga, to faktycznie wpadłem na ten pomysł. No, bo mnie wkurzyła. A jaki pomysł? Kto cię wkurzył? No, Mimi. Powiedziała, że jestem nudny i że potrafię tylko grać w piłkę. No, dlatego wtedy wrzuciłem ten wpis. No, byłem na nią wściekły. Akurat na nią, no bo mnie tak jakby zraniła bardzo. Nie chciała się już ze mną spotykać. No, nie wiedziałem, że to tak wyjdzie. A telefonu nie ukradłem. Znaczy, no, mam go, ale chcę go oddać. Tylko, no, czekałem na odpowiedni moment. No dobrze. Przynieś ten telefon jutro i oddaj go wychowawczyni. Na dzisiaj to już koniec. Ale możesz spodziewać się ciągu dalszego. Bardzo dziękuję, że pan tak szybko przyjechał. Będę z panem w kontakcie. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec.